tutaj właśnie za nami powstaje ogromne domino. Tam nazywa się maszyną Goldberga, czyli taką złożoną z różnych elementów strukturą. I po prostu efekt łańcuchowy powstaje. 7 ogromnych wydziałów może wspólnie pracować nad jednym dużym projektem, jakim jest właśnie maszyna Goldberga. Cały tydzień prób tutaj na hali, wcześniej próby w pomieszczeniach przydzielonych poszczególnym zespołom. To jest niesamowity nakład pracy. W samym projekcie najtrudniejsza była powtarzalność. Elementy musiały być spójne, bo jak budowaliśmy projekt, to pojedyncze elementy się zgadzały. Aż do pewnego momentu. Taśma dwustronna to myślę, że najlepsze co mogliśmy użyć zamiast kulki, gdzie zapewne każdy używa kulki jako okrągłych rzeczy. Połączenie młotków z kulkami łożyskowymi, z różnego typu śrubkami, nakrętkami, kluczami płaskimi. Kulka będzie uruchamiała nam pompy, które będą pompowały wodę do helisy. To też jest taki element, gdzie może coś nie pójść, coś być nieszczelne, coś się wylać i... No i będzie źle. Najtrudniejsze było wykorzystanie prądu w tej całej maszynie, ponieważ maszyna Goldberga z założenia jest mechaniczna, a nie elektryczna. To tak w sumie w tej maszynie to jest spowodowanie, żeby ten statyw opadł odpowiednio, żeby te piłeczki wpadły na płytę, płyta się kręciła odpowiednio i piłeczki uderzyły w gitarę, żeby wszystko było synchronizowane i żeby na pewno trafić piłeczką w gitarę. To było najtrudniejsze. Więc jeśli chodzi o najtrudniejszy element, to właściwie prawie każdy, bo ich konstrukcja była dość nieprzewidywalna. Pomysł był zmieniany kilkanaście razy w ciągu ostatnich 72 godzin. Prace były naprawdę intensywne i największym wyzwaniem myślę, że jest presja czasu. Naprawdę siedzimy nad tym godzinami. Taki jeden mały element tego labiryntu zajmuje nam całe godziny. I właśnie to jest najcięższe w tej maszynie, to żeby być przy tym cierpliwym, żeby wytrwać przy tym wszystkim. Każdy z tych wydziałów kształci studentów, którzy mają wpływ na nasze codzienne życie. To jeżeli chodzi o wydział architektury, wydział budownictwa, mechaniczny, informatyki itd., itd. Każdy z tych wydziałów wnosi coś do naszego codziennego życia i sprawia, że ta maszyna, jakim jest nasze życie, funkcjonuje, zazębia się trybik o trybik i wszystko działa.